Każdego dnia w Polsce popełniane są tysiące przestępstw. Na kanale Wiadomości Kryminalne codziennie znajdziecie najbardziej szokujące przestępstwa z kraju i ze świata. W sobotnie popołudnie, po godzinie 16, w powiecie międzychodzkim w województwie wielkopolskim doszło do nietypowej interwencji policji. Funkcjonariusze z Międzychodu, ostrzeżeni wcześniej o możliwości nietrzeźwego mężczyzny poruszającego się konno, zauważyli podejrzanego jeźdźca. Mimo że policjanci byli w pewnym stopniu przygotowani na taką sytuację dzięki wcześniejszemu zgłoszeniu, to widok pijanego mężczyzny na koniu z pewnością musiał być dla nich zaskoczeniem. Kiedy funkcjonariusze próbowali zatrzymać mężczyznę do kontroli, ten nie zdecydował się na współpracę. Zamiast tego zignorował ich i podjął próbę ucieczki. Niezrażeni takim obrotem sprawy, policjanci rozpoczęli pościg za uciekającym jeźdźcem, używając do tego celu radiowozu. Mężczyzna, próbując uniknąć zatrzymania, zjechał na pobliskie pole. Niestety dla niego manewr ten zakończył się upadkiem z konia. Na szczęście, jak później potwierdził nadkomisarz Maciej Święcichowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, mężczyzna nie doznał poważniejszych obrażeń. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna był w stanie nietrzeźwości, z wynikiem blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie. Taka ilość alkoholu w wydychanym powietrzu zdecydowanie dyskwalifikuje do kierowania jakimkolwiek pojazdem, a już na pewno do jazdy konnej, która wymaga odpowiedniej koordynacji i kontroli nad zwierzęciem. Konsekwencje tak nieodpowiedzialnego zachowania były dla mężczyzny dotkliwe. Koń, którym się poruszał, został zabezpieczony przez członka rodziny pijanego jeźdźca, natomiast sam sprawca, po wytrzeźwieniu, został ukarany mandatami na łączną kwotę 3,5 tysiąca złotych. Nadkomisarz Święcichowski podkreślił, że mimo iż cała sytuacja może wydawać się zabawna, to potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa, jakie stworzył pijany jeździec, mogło mieć poważne konsekwencje. Tym razem skończyło się na siniakach i finansowej stracie dla sprawcy, ale mogło być znacznie gorzej. W jednej z lubelskich sortowni odpadów pracownicy natrafili na przerażające odkrycie – znaleziono ciało martwego noworodka. W związku z tym tragicznym znaleziskiem prokuratura okręgowa w Lublinie podjęła decyzję o wszczęciu śledztwa, które ma na celu wyjaśnienie okoliczności tej sprawy. Prowadzone jest ono w kontekście podejrzenia o popełnienie przestępstwa dziecięcobójstwa, co jest przewidziane w artykule 149 Kodeksu Karnego. Informacje o znalezisku przekazały służby w środę, 28 lutego. Nadkomisarz Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie podkreślił, że na miejscu zdarzenia niezwłocznie przeprowadzone zostały dokładne oględziny, które miały na celu zabezpieczenie wszystkich możliwych dowodów oraz dokładne zbadanie okoliczności, w jakich znaleziono ciało dziecka. W ramach dalszych działań śledczych przeprowadzono sekcję zwłok noworodka, podczas której pobrano próbki tkanek do szczegółowych badań. Wyniki tych analiz są niezbędne, aby móc określić przyczynę zgonu dziecka oraz okoliczności, które do tego doprowadziły. Agnieszka Kępka, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Lublinie, zaznaczyła, że w toku śledztwa kluczowe będzie ustalenie, czy dziecko urodziło się żywe oraz czy było zdolne do samodzielnego życia poza organizmem matki. Dodatkowo prowadzone są intensywne działania mające na celu identyfikację matki dziecka. Śledczy dokładają wszelkich starań, aby ustalić tożsamość kobiety, a także określić, z jakiego rejonu miasta ciało dziecka mogło zostać przywiezione do sortowni odpadów. Cała sprawa budzi wiele emocji i pytań, a śledztwo prowadzone przez prokuraturę okręgową w Lublinie jest w toku, aby wyjaśnić wszystkie okoliczności tego tragicznego wydarzenia i ewentualnie pociągnąć do odpowiedzialności osoby za nieodpowiedzialne. Alarmujące odkrycie w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach zaszokowało opinię publiczną, gdy ogłoszono, że w próbkach galarety mięsnej z Nowej Dęby, znajdującej się w województwie podkarpackim, wykryto bardzo wysoki poziom azotynu sodu, substancji toksycznej dla ludzi. Wyniki badań, które przeprowadzono po tragicznej śmierci 54-letniego mężczyzny, który spożył tę galaretę kupioną na lokalnym targu, ujawniły, że zawartość azotynu sodu przekroczyła normę ponad 100-krotnie, budząc poważne obawy co do bezpieczeństwa żywnościowego. Dyrektor Instytutu, profesor Stanisław Winiarczyk,
podał, że stężenie toksycznej substancji w badanych próbkach wahało się od 16 do 19 tysięcy mg na kilogram produktu, co jest wartością alarmująco wysoką, biorąc pod uwagę, że dopuszczalna norma azotynu sodu stosowanego w procesie peklowania mięsa wynosi od 100 do 150 mg na kilogram dla surowego mięsa. Co więcej, zwykle po procesie technologicznym poziom ten obniża się do bezpiecznego zakresu między 20 a 50 mg na kilogram w gotowym produkcie, co kontrastuje z niebezpiecznie wysokimi wartościami znalezionymi w galarecie z Nowej Dęby. Wyniki sekcji zwłok zmarłego mężczyzny nie ujawniły bezpośredniej przyczyny zgonu, co doprowadziło do przeprowadzenia szczegółowych badań próbek galarety. Badanie dostarczonej przez prokuraturę substancji w postaci białego proszku potwierdziło, że był to czysty chemicznie azotyn sodu, co wskazuje na możliwość przypadkowego lub błędnego dodania go do galarety. W kontekście tej tragedii prowadzone są dalsze badania pod kątem innych potencjalnych toksyn i zagrożeń, co podkreśla powagę sytuacji i konieczność dalszego śledztwa. Wśród podejrzanych o zaistniałe nieprawidłowości znalazło się małżeństwo z okolic Mielca, które zajmowało się sprzedażą galarety na targowisku w Nowej Dębie. Ich wyjaśnienia, mówiące o próbie trochę dorobienia przy niewielkich przychodach, rzucają światło na potencjalne zaniedbania i nieuwagę, które mogły przyczynić się do tragicznego zdarzenia. Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu, która prowadzi śledztwo w sprawie zatrucia galaretą mięsną, nie otrzymała jeszcze wszystkich wyników badań. Śledczy czekają na dalsze analizy, w tym toksykologiczne, które mogą dostarczyć odpowiedzi na pytania dotyczące bezpośredniej przyczyny śmierci mężczyzny. W obliczu tej tragedii zarówno lokalna społeczność, jak i cały kraj czekają na pełne wyjaśnienie okoliczności i zapewnienie, że podobne zdarzenia nie będą miały miejsca w przyszłości. Działania Policji Świebodzińskiej, mające na celu utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na drogach tego regionu, doprowadziły do dynamicznego pościgu za 24-letnim mężczyzną, którego zachowanie na drodze stanowiło poważne zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Mężczyzna ten, mimo licznych wcześniejszych przestępstw i wykroczeń drogowych, w tym niestosowania się do wyroków sądu oraz obowiązującego go zakazu prowadzenia pojazdów do 2025 roku, ponownie zdecydował się na lekceważenie przepisów prawa, wsiadając za kółko samochodu. We wtorek, 5 marca, funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego w Świebodzinie otrzymali informację o pojawieniu się na drogach kierowcy, który nie powinien prowadzić żadnych pojazdów mechanicznych. Dla funkcjonariuszy nie był to anonimowy sprawca. Mężczyzna był już wcześniej wielokrotnie karany za różnorodne przewinienia drogowe, w tym za jazdę bez uprawnień, niezatrzymywanie się do kontroli drogowej oraz stwarzanie zagrożenia w ruchu drogowym. Ponadto miał na swoim koncie karę pozbawienia wolności za niestosowanie się do sądowych wyroków. Gdy policjanci zlokalizowali mężczyznę za kierownicą i próbowali go zatrzymać, ten zignorował sygnały świetlne i dźwiękowe oraz rozpoczął ucieczkę, dramatycznie zwiększając ryzyko dla otoczenia, zwłaszcza w pobliżu szkoły i przedszkola. Wysoka prędkość i niebezpieczne manewry w miejscowości stanowiły realne zagrożenie dla bezpieczeństwa pieszych oraz innych kierowców. Ucieczka 24-latka przeniosła się na drogi leśne i polne, gdzie próbował ukryć pojazd i kontynuował ucieczkę pieszo. Szybka i zdecydowana akcja policjantów pozwoliła jednak na zlokalizowanie mężczyzny i zatrzymanie go na terenie jednej z posesji. Zatrzymanie to było efektem skoordynowanych działań i doskonałej współpracy pomiędzy patrolami policji. Teraz mężczyzna stanie przed sądem, gdzie będzie musiał odpowiedzieć za swoje nieodpowiedzialne zachowania. Oczekuje go postępowanie związane z artykułem 178 Kodeksu Karnego, który penalizuje niewykonanie polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego, oraz artykułem 244 Kodeksu Karnego, odnoszący się do niestosowania się do orzeczonych przez sąd środków karnych, takich jak zakaz prowadzenia pojazdów. Grozi mu kolejna kara pozbawienia wolności oraz możliwość nałożenia dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów, co stanowiłoby surową lekcję i przestrogę dla innych potencjalnych piratów drogowych. Centralne Biuro Śledcze Policji dokonało zatrzymania Krzysztofa B., byłego prezesa spółki Investment Fund, uznawanego za jedną z głównych postaci afery w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Skandal ten, który wstrząsnął Narodowym Centrum Badań i Rozwoju dokładnie rok temu,
wiązał się z nieprawidłowościami w procesie przyznawania dotacji na innowacje cyfrowe, skutkującymi przyznaniem łącznych środków w wysokości blisko 180 milionów złotych dwóm firmom. Kontrowersje wzbudziło przyznanie 55 milionów złotych młodej firmie, założonej zaledwie 10 dni przed ostatecznym terminem składania wniosków o dotację. Druga sporna dotacja, wynosząca 123 miliony złotych, trafiła do białostockiej spółki specjalizującej się w cyberbezpieczeństwie podmorskim, mimo jej dotychczasowych strat finansowych. Kluczową postacią łączącą te dwie firmy był właśnie Krzysztof B., który wówczas pełnił funkcję prezesa Investment Fund. Oskarżenia dotyczące Krzysztofa B. przybrały na sile, kiedy posłowie Koalicji Obywatelskiej ujawnili, że miał on wcześniejsze powiązania biznesowe zarówno z siostrą jednego z beneficjentów dotacji, jak i z przedsiębiorcą, który uzyskał wsparcie na projekt związany z cyberbezpieczeństwem. Co więcej, oskarżony był wskazywany jako osoba odpowiedzialna za tzw. taśmy Investment Fund, zawierające nagrania mogące kompromitować kierownictwo. Ujawnienie tych nagrań miało miejsce tuż przed wybuchem afery, a stenogramy miały trafić do mediów właśnie od Krzysztofa B. W konsekwencji skandalu doszło do znaczących zmian personalnych i rządzie, w tym do odejścia Jacka Żalka, ówczesnego wiceministra funduszy i polityki regionalnej. Sprawa skupiła uwagę śledczych, którzy od miesięcy analizowali procedury przyznawania funduszy, a Krzysztof B. został przesłuchany w ubiegłym roku. Ostatecznie, na polecenie prokuratury regionalnej w Lublinie, policjanci CBŚP dokonali zatrzymania Krzysztofa B., przedstawiając mu zarzuty oszustwa oraz prania pieniędzy o wartości 8 milionów złotych. W toku tej samej operacji zatrzymano również trzy inne osoby, co wskazuje na rozległość i złożoność śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. W świetle poważnych zarzutów dotyczących działań Marcina Różalskiego, znanego także jako Różal, Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych podjął decyzję o złożeniu oficjalnego zawiadomienia do prokuratury okręgowej w Warszawie. Mężczyzna ten znalazł się w centrum kontrowersji z powodu publikacji nagrań, na których wyrażał swoją opinię na różne tematy. W tych materiałach wideo Różalski odnosi się do osób ukraińskiego pochodzenia, opierając się na kryterium narodowościowym. Dodatkowo, Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych poinformował, że postępowanie wobec Różalskiego obejmuje rozpowszechnianie fałszywych informacji, które rezonują z propagandą reżimu Władimira Putina. To już największym takim, kurwa, dla mnie błazynadą, że tak powiem, jest to, że Ukraińcy bronią ziem, które paradoksalnie są już ich, nie? Bo ileś tam, nie wiem, 30, 40, czyli jeszcze większa część procent już należy do Izraela, do jakichś tam korpo, do jakichś tam oligarchów, których tam, którzy mają to wszystko w kutku. Czyli walczą nie o swoje ziemię, no. To jest zajebiste. I my mamy tam jechać, nie dalać, nie? Weź tak, zacznijcie mózgów używać, bo to nie jest wstyd. Ja wiem, że nie każdemu tak samo się pofalowało, nie? Najlepsze. Działacze ośrodka podkreślają, że jego publiczne wypowiedzi, w których pojawia się pochwała dla postępowania Federacji Rosyjskiej oraz jej agresywnej polityki wobec Ukrainy, mogą być interpretowane jako aprobata dla działań wojennych, co jest według ich zdaniem nie tylko niemoralne, ale również narusza obowiązujące przepisy prawne. Ośrodek skomentował, iż w szczególności niepokojące są wypowiedzi Różalskiego dotyczące Władimira Putina, określanego przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze jako osoba odpowiedzialna za zbrodnie wojenne. Biorąc pod uwagę ciężar zarzutów i potencjalny wpływ działań Różalskiego na społeczną kohezję oraz międzynarodowe stosunki, niezbędne było podjęcie kroków prawnych, podkreślono w komunikacie Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Oskarżenia te w świetle obowiązującego prawa mogą skutkować poważnymi konsekwencjami, w tym możliwością nałożenia kary pozbawienia wolności do 5 lat. Działania ośrodka, jak podkreślono w wpisie na Facebooku, są motywowane troską o utrzymanie pokoju społecznego
i przestrzegania praworządności, mając na uwadze, że w demokratycznym państwie nie ma miejsca na nawoływanie do nienawiści i propagowanie fałszywych treści na tle narodowościowym czy politycznym. Sam Marcin Różalski odniósł się do postawionych mu zarzutów. Dobry wieczór, szanowni. Jak zauważyliście, moja twórczość internetowa została doceniona i zauważona przez jeden z ośrodków. Ja nazwy nie będę wypowiadał, bo mi przez usta nie przechodzi. Wiadomo, jest to ośrodek typowo propolski, dbający o interesy Polaków, mówiący tylko prawdę, dbający o to, by prawda zawsze się broniła, żeby to polskie było zawsze na wierzchu, nasza prawda historyczna i tak dalej. Zostałem zauważony. Bardzo dziękuję. Jestem wręcz z tego dumny. I teraz mamy znów to, gdzie są te memy, że dojdzie do tego, że ludzie mówiący prawdę będą dalani, żeby debile się nie czuli pokrzywdzeni. No to teraz tam jest, że upubliczniam, czy coś tam mówię o słowach Władimira Putina, który jest uznany za zbrodniarza wojennego i tak dalej. Ale przeze mnie nie. W celu odsłuchania wszystkich wypowiedzi Marcina Różalskiego zachęcam do odwiedzenia jego profilu na Instagramie, aby mieć szerszy pogląd i zrozumienie obecnej sytuacji. Codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.